Witajcie kochani na kanale Kociera Mruczka. Po tej stronie Agnieszka. Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem na temat koronawirusa. Bo tyle się mówi na temat tego wirusa, że we Włoszech jest tragedia. Dużo się też działo w Chinach. Można też powiedzieć o Polsce, że tam też się dzieje, bo są kwarantanny. Dzieci niektóre nie chodzą do szkoły, niektórzy nie pracują. Natomiast tu, w Holandii, koronawirus jest też, bo jest aż 30 przypadków śmiertelnych. Ponad 1000 jest chorych osób. Ale tak jak premier powiedział, oni nie będą leczyć osoby chore na koronawirusa, tylko będą leczyć starsze osoby. Natomiast my musimy w własnym zakresie podnosić własną odporność organizmu, żeby nie zachorować. Jeśli ktoś będzie miał dużą odporność, nie zachoruje. Natomiast osoba słaba, z małą odpornością, może umrzeć. Bo nie będziemy tu leczeni. Tu możemy pójść, wezwać karetkę wtedy, kiedy już się naprawdę będziemy źle czuć. I bardzo na ten temat można myśleć. Ja ze swojej strony staram się własną odporność podnosić. Te filmiki, które dawałam na swoim kanale z imbiru, z cytryną czy rozmarynem, to też jednocześnie pomagają podnieść naszą odporność. Pomagają nas wzmocnić, żebyśmy jak najmniej chorowali, żeby dać siłę przezwyciężyć i nie zarazić się tym wirusem. Tutaj, jak to się mówi, są w centrach, są bary, restauracje zamknięte. Ale na przykład dzisiaj jechałam tramwajem, to snack bar przy Zajdę Parku był otwarty. Można było tam coś kupić. Można też kupić na wynos. Niektóre wegetariańskie restauracje to tam tylko zamówi się i na wynos jest. Nie można siedzieć w restauracji. Nie da się. Tutaj sklepy są, w sklepach też są pewne ochrony, bo na przykład tu koło mnie na osiedlu jest tak, że płaci się tylko kartą, natomiast między jednym a drugim człowiekiem jest metr przestrzeni. W sklepie mogą być tylko dwie osoby. Starać się zachować ostrożność, myć ręce, nie dotykać pewnych rzeczy, starać się kichać, tak żeby nie zarażać. Tutaj, że jak na przykład ktoś ma kwarantannę, to nie jest tak, że nie można z domu wychodzić. Tutaj nie przestrzegają tego. Ktoś chory wychodzi, żeby zrobić chociażby zakupy, bo nie ma takiej możliwości, że jeśli zadzwonisz do sklepu z prośbą o jedzenie, bo jesteś chory, to możesz czekać nawet tydzień czasu. Jest jedna hurtownia, która przywiezie zaraz. W ciągu 3-4 godzin można dostać zamówienie swoje. Ciężko jest dostać rękawiczki, ciężko jest dostać maseczki. Nawet niektóre firmy też u nas nie pracują. Na przykład u mnie w pracy są mniejsze zamówienia, mniej osób jest i krótko się pracuje. Jak to będzie, to zobaczymy. Na ulicach miejscami są, że nie ma ruchu, nie ma ludzi. Ale są też miejscami, że tak jak chociażby dzisiaj na placu zabaw są dzieci. Nie w domu, tylko na placu zabaw. Leki przeciwbólowe tylko można kupić, przeważnie paracetamol, bo ibuprofen lub aspirina jest niedobra, bo można odwodnić bardziej ciało. Przecież przy gorączce czy coś to się odwodni. No, takie są realia tutaj w Holandii. Lepiej być zdrowym, bo jak się jest chorym, to jest tu można nie dostać pomocy.
Dlatego jeszcze raz wspominam, chrońmy się sami. Sami podnośmy tą naszą odporność poprzez suplementy, ale dobre suplementy. Poprzez wywary naturalne, takie jak mówiłam wcześniej, imbir, kurkuma, rozmaryn, grejpfrut, pomarańcza. Takie rzeczy, które dają dużo witaminy C, bo witamina C jest dużo pomaga. Naszą odporność podnosi. Tyle chciałabym na ten temat powiedzieć, wspomnieć tylko. Życzę Wam wszystkim, kochani, zdrowia, wytrwałości, żeby przeżyć tego koronawirusa i wyjść, żeby wreszcie go nie było. I do zobaczenia następnym razem. Pa! Kochani, jeszcze chciałam Wam dodać, że w piątek lepiej z domu nie wychodzić, bo będą opryski, będzie pryskanie, ponieważ przeciwko koronawirusowi. Chciałam też dodać to. I jeszcze dodać chciałam, że karetkę można tylko wezwać wtedy, kiedy już naprawdę się człowiek bardzo źle czuje. To są rzeczy, które chciałam dodać na ten temat. W piątek starajcie się siedzieć, kochani, w Holandii w domu, bo będą opryski przeciwko koronawirusowi. To wszystko. Do zobaczenia, pa! Pustki na ulicach. Tu zawsze było o tej porze, to tu samochodów było, a było. A ludzi się kręciło. Ile stało ludzi na przystanku, na tramwaj. Nawet w tramwaju tyle osób nie ma, co kiedyś było. Jakie pustki. Tu zawsze pełno ludzi było. A teraz jakie pustki. W sklepach też pustki. Pozamykane. Tutaj można było się kapucina napić, jakieś ciastko, wszystko pozamykane. Tu co są półki, to było chleba. Brakuje chleba. Chleby są na zapisy. Tu było pełno chleba. Tu był chleb. Tu bułki do pieczenia. Starają się na bieżąco uzupełniać. Już trochę jest na tych półkach, ale był okres, że w ogóle nie było. Nawet dla zwierząt prześwity są. Pustki z papierem.